Japońskie słowo ikigai oznacza życie, które ma cel i wartość. Dla kogoś, kto je przeżywa i dla ludzi, którzy nas otaczają. Ikigai to powód do tego, by rano wstać z łóżka. Odnajdujemy je w relacjach z innymi ludźmi, świadomości przeżywania każdej chwili, ciągłym procesie stawania się lepszym. Ikigai to praktyczna japońska filozofia szczęścia, która znajduje silne potwierdzenie w badaniach naukowych. Uwzględnia różnorodność i nie wartościuje ludzkich pragnień, zadań, talentów. A co najważniejsze, może być stosowana przez wszystkich. Ekonomia szczęścia by Piotr Michoń. Czyta Jacek Kaczmarski. Podążaj za swoim ikigai. Co Japończycy mówią nam o szczęściu? Choć lubię ten kraj i uwielbiam Japończyków, to gdy chodzi o szczęście, Japonia nie jest moim pierwszym skojarzeniem. Cesarstwo na wschodzie to raczej kamikadze boski wiatr, hołdujące głupocie teleturnieje, seppuku i karoshi, śmierć z przepracowania. No i jeszcze cudowna scena kręcenia reklamy Suntory Whisky w filmie Między słowami. Dlatego, kiedy natrafiłem na japońskie słowo ikigai, sprzedawane przez speców od marketingu jako japońska filozofia szczęścia, gdzieś w środku obudziło się zwątpienie, a za nim podążył sceptycyzm. To dwie siły, które często sprawiają, że interesuje się jakimś tematem. W sumie jest to miłe uczucie i siła napędowa do poszukiwań. Zawsze bowiem odczuwam rezerwę wobec starej prawdy, na której ktoś próbuje dzisiaj dobrze zarobić, pakując ją w nowe pudełko i obwiązując tasiemką tajemniczości. Zauważyłem tu pewien schemat, na który zwykle składają się trzy kroki. Po pierwsze, nazwa. Musi być tajemnicza, obco brzmiąca i najlepiej zawierać w sobie jakąś głęboką symbolikę. Tak jak duńskie hygge, szwedzkie lagon, a dzisiaj japońskie ikigai. Po drugie, ludzie, którzy żyją według tych zasad, muszą prowadzić takie życie, do którego aspirujemy. Mogą to być ludzie odnoszący sukces, kreatywni menadżerowie, czy choćby medytujący mnisi, których umysły rozświetla niezwykłe światło. Po trzecie, zasady muszą być proste i praktyczne, aby każdy mógł je zrozumieć i wprowadzić w życie. A jednocześnie powinny one w jakiś sposób kwestionować to, co wielu z nas robi. Krok pierwszy. Nazwa. Japońskie słowo ikigai to zlepek dwóch liter. Iki, oznaczającego życie, oraz gai, co tłumaczy się jako wartość. Niektórzy wskazują również, że gai pochodzi od słowa kai, co po japońsku oznacza muszle. W przeszłości, od 8 do 12 wieku, muszle były bardzo cenione w Japonii. A zatem gai odnosi się do wartości działania, wartości, jaką można znaleźć w codziennym życiu. Czegoś, co nadaje naszemu życiu sens w każdej chwili. Jak pisze Yukari Mitsuhashi, ikigai to po prostu powód do tego, by rano wstać z łóżka. Krok drugi. Cele i aspiracje. Spośród wszystkich narodów Japończycy żyją najdłużej. Według danych ONZ oczekiwana długość życia w dniu narodzin to niemal 85 lat. Dla porównania w Polsce to niecałe 79 lat. Na Okinawie, największej spośród japońskich wysp Ryukyu, na 100 tysięcy mieszkańców przypada niemal 35 stulatków, co jest najwyższym wynikiem na świecie. Mieszkańcy Okinawy nie tylko żyją dłużej, ale też bardzo długo pozostają sprawni fizycznie i umysłowo, a ich samopoczucie jest lepsze niż osób starszych w innych częściach świata. Obok diety, powodem długowieczności mieszkańców wyspy wydaje się być ikigai. Krok trzeci. Proste i praktyczne zasady. Większość z nas żyje w przeświadczeniu, że aby dobrze przeżyć życie, musimy najpierw zdobyć wykształcenie, potem koniecznie dobrą pracę, założyć rodzinę itd. Filozofia ikigai sugeruje, że w życiu chodzi o coś więcej, o znajdowanie sensu w każdej, nawet najdrobniejszej czynności. W przefiltrowanej przez zachodnie umysły wersji ikigai sprowadzone zostało do czterech elementów. Pierwsze, robienie tego, co kochamy.
Drugie, robienie tego, w czym jesteśmy dobrzy. Trzecie, robienie tego, czego potrzebuje świat. I czwarte, robienie tego, za co mogę zostać nagrodzony. Tu się zatrzymajmy. Japońscy autorzy zżymają się na tą przetrawioną na potrzeby europejskiej i amerykańskiej publiki papkę. Gdy Japończyk mówi o ikigai, skupia się na czerpaniu radości z tu i teraz. Kieruje się pozytywnym nastawieniem, a przede wszystkim dążeniem do aktywności. Sensem ikigai nie jest dawanie światu tego, co potrzebuje. Ikigai nie jest podejściem dla osób, które chcą zmieniać świat. Jego fundamentem jest sfera najbliższa, społeczność lokalna, rodzina, role, które pełnimy w społeczeństwie. Dla Japończyków grupa jest ważniejsza niż jednostka. W znanej typologii Gerta Hofstede kultura Japonii okazuje się być bardzo mało indywidualistyczna. I harmonia w grupie jest ważniejsza niż indywidualne opinie, a utracie twarzy towarzyszy silne poczucie wstydu. Japończycy cenią przede wszystkim tych, którzy są użyteczni dla innych. Często wyrażają im wdzięczność i okazują szacunek. W tym kontekście ikigai oznacza tworzenie i utrzymywanie więzi, służenie ludziom, którzy nadają sens naszemu życiu, rodzinie, przyjaciołom, społeczności lokalnej. Sensem ikigai nie są pieniądze i kariera. Ikigai w swojej zachodniej poradnikowej wersji mówców motywacyjnych zostało przepisane tak, by pasowało potrzebom biznesu i dobrze sprzedawało się w barbarzyńskich społeczeństwach, w których zwycięzca bierze wszystko. Zdecydowana większość Japończyków nie kojarzy go z pracą zawodową. Powodem, dla którego jedna z postaci opisana w książce How to Ikigai każdego dnia wstawała z łóżka, było dążenie do sprawienia radości innym ludziom. Moim ikigai może być moje dziecko, rośliny w ogrodzie, przyjaciele i parzenie herbaty. Wielu z nas wzrastających w cynizmie na drodze do własnych osiągnięć będzie pewnie miało trudność z przyjęciem takiej perspektywy. Sensem ikigai nie jest robienie tego, w czym jesteś dobry. Połączenie pasji i kompetencji tak zwykle przedstawia się ikigai w kulturze zachodniej. W Japonii widzą to inaczej. Ikigai to dążenie do bycia lepszym w tym, co robimy. To proces, nie cel. Dążenie do mistrzostwa choćby w najmniejszej codziennej aktywności. Wzrastanie. W tym sensie ikigai nigdy się nie kończy. Zawsze można być lepszym, a ikigai może być wiele. Praca, hobby, codzienne czynności. Sensem ikigai nie jest robienie tego, co kochasz. Jeden z moich ulubieńców, Garfield, gruby i leniwy kot z żartów rysunkowych, zwykł mawiać: my, koty, nie wynaleźliśmy drzemki, my ją udoskonaliliśmy. Kocur kochał to, co robił i stawał się w tym mistrzem. To w naszej zachodniej kulturze ideał, do którego powinniśmy dążyć. Choć ikigai może być czymś, co jest naszą pasją, może też być czymś kompletnie innym. Istotą ikigai jest bowiem życie z własnymi wartościami, znajdowanie sensu i celu w codzienności, bez względu na to, jak bardzo czasami jest ona nam nie po drodze. Czym zatem jest ikigai? W książce The Little Book of Ikigai psychoterapeuta Ken Moji wskazuje jego filary. Filar pierwszy. Zaczynaj od małych rzeczy. Skup się na szczegółach. To wezwanie łączy w sobie młodzieńczą pasję z umiarem człowieka dojrzałego. Nie brakuje nam otwartości umysłu i ciekawości świata. Nie zmienimy świata, ale możemy zrobić coś ważnego. Japończycy mają takie przysłowie: jeśli spróbujesz, może ci się uda. Jeżeli nie spróbujesz, to ci się nie uda. Niepowodzenie jest skutkiem niepróbowania. Odrzucamy wielkie projekty jako niewykonalne, a małe, bo są zbyt banalne. Tymczasem ikigai to przekonanie, że każda zmiana na lepsze, nawet ta najmniejsza, jest ważna. Japończycy przywiązują dużą wagę do szczegółów. Moji twierdzi, że właśnie dlatego szczególnie cenią sobie pracę rzemieślników, doceniając czas i wysiłek poświęcony na wykonanie dzieła.
Filar drugi. Uwolnij się, zaakceptuj siebie. To trudne, ale bardzo ważne zadanie każdego z nas. Skuteczny i niskobudżetowy sposób na bycie szczęśliwym. Kultura japońska skupia się na docenieniu różnorodności. Każdy człowiek jest wyjątkowy. Dlatego uznanie ze strony innych ludzi należy traktować jako coś dobrego, ale nie niezbędnego do szczęścia. Uwolnienie odnosi się do zmysłowego piękna i kreatywności. Moji podkreśla też konieczność oderwania się od iluzji skupienia, to jest przekonania, że nasze szczęście zależy od jednej rzeczy lub osoby. Aby być szczęśliwym, musimy zaakceptować samych siebie. Filar trzeci. Dąż do harmonii i zrównoważonego rozwoju. Ikigai oznacza odzwierciedlenie tego, kim jesteś. Żyj zgodnie ze swoimi wartościami. Ikigai to poczucie, że nasza praca ma znaczenie dla innych, wpływa na ich myśli, czyny, sytuacje. Takie ujęcie znajduje silne potwierdzenie w nowoczesnej literaturze na temat zarządzania ludźmi. Liczne badania wskazują, że wymarzona przez wielu studentów i absolwentów praca to taka, która ma znaczenie dla innych, a jej wykonywanie służy osiąganiu jakiegoś celu. Przeprowadzone w 150 krajach badania Gallupa wskazują, że wykonywanie pracy, która służy ważnemu celowi, 10-krotnie zwiększa prawdopodobieństwo bycia szczęśliwym. O tym, jak istotne jest przekonanie, że nasza praca ma znaczenie, niech świadczy fakt, że w jednym z badań autorstwa zespołu kierowanego przez Shauna Achora 9 na 10 osób zgodziło się przehandlować zwiększenie sensu pracy za część wynagrodzenia. Filar czwarty. Ciesz się z małych rzeczy. Doceniaj radości płynące z odkrywania świata zmysłami. Niektórzy autorzy piszący o Ikigai podkreślają, że powinniśmy zawsze być ciekawi świata. Ciekawość jest energią dla dynamiki naszych dążeń. To dlatego uczyniłem ją częścią motto, jakie przyświeca mojemu blogowi. Japończycy wierzą, że wypełnianie życia małymi radościami niesie za sobą poczucie spełnienia. Dlatego często podkreślają przyjemność z wczesnego wstawania. W przeszłości wiązało się to z uprawą roli. Współcześnie wiązane jest to z radio taizo, ćwiczeniami zsynchronizowanymi z muzyką jako formą porannego rozruchu. Tym, co zachęca Japończyków do wczesnego wstawania z łóżka, jest też zwyczaj jedzenia ich ulubionego jedzenia zaraz po przebudzeniu. W ten sposób wzmacniają kulturę doceniania i posiadania radości z małych rzeczy. Filar piąty. Bądź tu i teraz. Doświadczając przepływu, flow, psychologicznego stanu opisanego przez urodzonego na Węgrzech amerykańskiego psychologa Michalija Csikszentmihalya, wyciągniesz maksimum z Ikigai. A codzienne czynności staną się źródłem satysfakcji. Nie będziesz czuł potrzeby uznania dla swojej pracy lub wysiłków. Nie będziesz szukał nagrody, choć jeżeli ją otrzymasz, będziesz czuł się doceniony. Ważne jest, że to, co robimy, staje się celem samym w sobie. Nie szukamy satysfakcji płynącej z zewnętrznego uznania. Stajemy się jak dzieci, które doskonale rozumieją sens teraźniejszości. To przyszłość i przeszłość są koncepcjami wymagającymi wytłumaczenia. Do usłyszenia.